przyświątecznej audycji wokół powiatu wita Państwa Robert Dziamba. Dzień dobry. A z nami starosta kobrzeski Tomasz Tamborski. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie starosto, to Pan wysłał tego szczęśliwego kupona na lotto 7,2 miliona złotych do wygrania? To niech się Pan pochwali. Gratuluję osobie, która wygrała. Ja dosyć impulsywnie gram, jeżeli chodzi o tego typu gry losowe. Czasami jak jest jakaś kumulacja, jak tutaj mój sąsiad, wicestarosta, jest takim, powiedzmy, graczem bardzo częściej grającym. Wtedy mnie czasami namawia, ale wtedy kwota musi przekroczyć znacznie więcej niż ta, która dzisiaj padła, choć jest ona niemała. Gratuluję. Może się kiedyś ten szczęśliwa osoba ujawni. Może zechce się tym wielkim majątkiem w jakiś tam minimalny sposób podzielić. Potrzeb na terenie Kołobrzegu i samego powiatu jest wiele, natomiast gratulujemy, świetne zakończenie roku, pewnie doskonale spędzi święta i Sylwestra. Zobaczymy, może będziemy gdzieś mieli okazję go poznać, natomiast ja od razu mówię, że to nie byłem ja. Zresztą będzie można to zobaczyć na moim oświadczeniu majątkowym, które w kwietniu złożę w starostwie powiatowym. Dobre, dobre. No ale każdy by chciał, każdy, że mamy pierwszego kołobrzeskiego milionera, tylko jeszcze nie wiem, kto to. Znaczy milionerów pewnie w Kołobrzegu jest kilku albo kilkunastu, jak się na to patrzy, co się w Kołobrzegu dzieje. Natomiast są taki nagły przypływ 7 milionów złotych. Być może jest to osoba, która pomnoży w ten sposób swój majątek, chociaż generalnie, jak wskazują badania, niewiele osób, które w nagły sposób taki duży majątek pozyskują, wygrywają, potrafi go sensownie zainwestować. Znaczy odsetek osób, jak wskazują badania, które wygrały takie pieniądze w różnych loteriach typu właśnie lotto, to później niestety po paru latach pozostaje na tym samym etapie jak przed wygraną. Mam nadzieję, że w tym przypadku kołobrzeskim ten los będzie inny, proponuje dobre inwestycje. Proszę Państwa, 45-lecie OSP Tryton, właściwie POSP Tryton, skrót Portowa Ochotnicza Straż Pożarna, jest znany nam wszystkim, a Pan starosta jest również strażakiem płetwonurkiem. 45 lat już minęło w tej organizacji. Ten jubileusz będzie mi stosunkowo to zapamiętać, jak i każde następne Portowa Straż Pożarna Tryton ma dokładnie ten sam wiek. Jesteśmy rówieśnikami w tym zakresie. Początkowo funkcjonowała ona przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Później była to jednostka funkcjonująca przy Barce. No i ostatecznie przekształciła się w stowarzyszenie rozpoznawalne, widoczne na terenie naszego miasta, na terenie naszego powiatu. Jest to jedna z nielicznych tak wysoko wyspecjalizowanych jednostek, nie tylko w województwie zachodniopomorskim i w Polsce. Aby stać się członkiem, trzeba mieć ukończony podstawowy stopień nurkowy, tak zwaną pierwszą gwiazdkę. To nie są duże wymagania, ale natomiast taki kurs specjalistyczny trzeba przejść. Wszyscy posiadamy kursy w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. One są odnawiane co 2 lata. Wiele osób posiada dodatkowe uprawnienia w zakresie nurkowania technicznego na większych głębokościach, w zakresie nurkowania wrakowego, podlodowego, nurkowania w różnych wzbogaconych mieszankach gazu, nurkowania w suchym skafandrze. Do tego dochodzą uprawnienia elektryczne dotyczące obsługi agregatów elektrycznych, dotyczące obsługi pił spalinowych, kursy dotyczące prowadzenia samochodów ciężarowych. Sam taki kurs mam ukończony. Mamy w dyspozycji dwie duże, a może nie duże, ale bardzo szybkie jednostki dotyczące możliwości udzielenia pomocy na wodzie. Są to jednostki wyposażone w duże silniki. Jedna z nich ma aż 150 koni, więc naprawdę prędkość, z którą płynie, przepraszam, to jest około 70 km na godzinę. Na wodzie to jest bardzo duża prędkość. Jest wóz strażacki. No i w ostatnim okresie udało nam się zmienić siedzibę. Do tej pory funkcjonowaliśmy na terenie strażnicy Państwowej Straży Pożarnej na ulicy Żurawia. Teraz mamy tą siedzibę w Marinie Kołobrzeskiej, znacznie bliżej morza, znacznie bliżej portu, a utrzymujemy się właściwie z własnej pracy. Rzadko korzystamy z jakiejś pomocy zewnętrznej, między innymi w wyniku sprzątania portu. Każdego tygodnia nasi koledzy, czasami również i ja, ten port sprzątamy i z tego tytułu osiągamy dochody i z tego powodu też z tego tytułu się utrzymujemy. Fajny jubileusz zakończony bardzo fajnym spotkaniem towarzyskim, wyróżnienia, medale. Przyjęliśmy dodatkowych członków. Dzisiaj mamy już ponad 70 członków. Wszystkie osoby sprawne, tak jak powiedziałem, posiadające pierwszy stopień nurkowy przynajmniej.
Nie wiedziałem, że zmieniliście siedzibę. To uprzejmość tutaj i Urzędu Miasta i Zarządu Portu Morskiego. Jest tam wybudowane, przecież marina, jest duży hangar. 1/3 powierzchni tego hangaru udało się wydzielić. Jest ona wygrodzona. Tam znajduje się nasz cały sprzęt, szczególnie sprzęt o charakterze pływającym, te dwie jednostki pływające. No było to spowodowane tym, że aby taka jednostka mogła dotrzeć do portu, a są one wszystkie zlokalizowane na przyczepach, no musiał być samochód wyposażony w przyczepy, musiała być osoba, która posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia tak dużego zestawu. No tutaj w dużym stopniu utrudniała tam tą działalność, natomiast tutaj na tej zasadzie możemy już właściwie ręcznie wypchać do slipu, do dźwigu taką naszą jednostkę pływającą, nasze łodzie, więc nie ma tej potrzeby, aby kogoś specjalnie organizować. No i też powiedzmy reakcja, mobilizacja jest szybsza, tak naprawdę w ciągu minuty możemy znaleźć się już na wodzie. Tu w przypadku, kiedy trzeba było szybko zadziałać, no kwestia dotycząca dojechania na ulicy Żurawia, do tego mogliśmy po drodze napotkać korki. Kwestia dotycząca przyczepienia tej przyczepy do samochodu, dojechania, zwodowania, no to już nie były minuty, a czasami nawet godziny. Panie starosto, kolejna sprawa. Przeczytałem na portalu powiatowym, że dostaliście obydwoje, czyli pani Mieczkowska, pani marszałek i panie starosto, honorową odznakę PCK. Za co? Byliśmy jednym z wielu osób, które w tym dniu były uhonorowane przez Polski Czerwony Krzyż. Mój kontakt właściwie z Czerwonym Krzyżem jest dosyć często. Udzielamy szerokiej w tym zakresie pomocy. Ona ma charakter i rzeczowy, i finansowy. Często pomagamy logistycznie. Jest to pomoc dotycząca naszego samochodu dostawczego. Bierzemy udział we wszystkich akcjach dotyczących dostarczenia żywności, produktów, bierzemy udział w akcjach dotyczących wyprawy dla uczniów kołobrzyskich szkół, finansujemy różne zawody, różne spotkania, różne konkursy, no i gdzieś to zostało zauważone i tak jak pan redaktor tutaj zwrócił uwagę, no byliśmy jednym z wielu osób, pani marszałek Mieczkowska miała osoba, otrzymaliśmy odznaki honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, no taki miły akcent, no cieszymy się, że to co do tej pory robimy zostało zauważane, a okazja właśnie to spotkanie w hotelu Verano no, było jakby przypieczętowaniem moich starań tutaj już właściwie wieloletnich w tym zakresie. No niestety nie mogłem przybyć, miałem w planie, ale w tym czasie kłóciłem się z Lechem Kozerą. Tak więc na temat 13 grudnia i stanu wojennego. Ale zostawmy ten temat. Panie starosto, zmiana organizacji ruchu. To temat, o którym dość często rozmawiamy w tym programie, natomiast spotkał się zespół, rozmawialiście, no i od razu wyszło z tego duże zamieszanie, bo okazuje się, że choć wcześniej urzędnicy chcieli zmiany na ulicy Śliwińskiego, to już nie chcą. Znaczy, myślę, że urzędnicy w dalszym ciągu chcą, bo przemawiając o tym argumenty merytoryczne, jeżeli swego czasu podjęliśmy decyzję o tym, żeby ruch uliczny puścić ulicą Śliwińskiego, choć de facto nie do końca ona jest do tego ruchu przygotowana, to było projektowane jednak jako ciąg pieszy, na dodatek wykonany ze szlachetnych materiałów, takiej bardziej szlachetnej kostki, miejscami białej, no powodowanie tutaj tego, że będzie tam jeździł ruch. No zawsze jakieś samochody mają pewną nieszczelność, czy to jakieś płyny hamulcowe, czy oleje, czy też kwestie dotyczące usuwania śniegu, czyli posypywanie tego solą, to może przynieść skutek, że ta powiedzmy nawierzchnia będzie nam tam troszeczkę się niszczyła. Natomiast jeżeli taka decyzja była podjęta, a w tym okresie wydawało się, że jest ona niezbędna, bo dotyczyła sytuacji związanej z budową obwodnicy, nałożyło się do tego jeszcze remont mostu na ulicy Łopuskiego. No i dzisiaj stoimy przed kolejnymi utrudnieniami, które się rozpoczną w przyszłym roku. Mówię tutaj o budowie węzła na wysokości ulicy Zygmuntowskiej. Będzie budowany węzeł w zakresie przejścia w kierunku przez Parsenty, czyli ten pierwszy etap obwodnicy. To też spowoduje pewne utrudnienia, być może nawet w jakimś okresie zamknięcie tej drogi. Na dodatek nakłada się na to bardzo intensywnie i szybko budowane osiedle na ulicy Bałtyckiej, osiedle mieszkaniowe. Tam powstaje Bałtycka, Rybacka, taki jest cały kwartał, szereg nowych budynków. I skoro ten ruch już jest prowadzony, a jeździmy jedną i drugą osią jezdni, tak, no bo droga dwukierunkowa upoważnia do tego, żebyśmy jechali również lewą stroną, a często na dodatek jeszcze nawet prasa i media donoszą, że osoby jeżdżą pod prąd, no to wydawałoby się, że w tym momencie logiczne jest, abyśmy na okres dotyczący tych utrudnień, których wymieniłem wcześniej, dotyczący ulicy Zygmuntowskiej, wprowadzili ruch dwukierunkowy. Intencją
tej komisji było to, aby go wprowadzić do końca roku 2013, do czasu zakończenia tych prac, a później podjąć decyzję ostateczną co do dalszej przyszłości tej drogi. Natomiast wszyscy, bo taka jest jakby nasza intencja, ostatecznie żeśmy się do tego przekonali, podjęliśmy tę decyzję. No i dzisiaj generalnie, jeżeli ze strony Urzędu Miasta jest inna wola, no to nie będziemy niczego robili na siłę, aczkolwiek mam głębokie podejrzenie, że za jakiś czas na moim biurku pojawi się projekt organizacji ruchu w momencie, w którym te prace, o których mówiłem, się rozpoczną, no i wtedy ja go po prostu podpiszę, bo uważam, że w tym przypadku jest to sensowne. Natomiast no, nie będziemy niczego robili na siłę, aczkolwiek, co chcę podkreślić i przypomnieć, to starosta jest osobą, czy też organem, który zarządza ruchem drogowym na terenie dróg miejskich i powiatowych, no i z tym faktem trzeba też się w jakimś momencie zgodzić. Obradowała Panie Starosto Powiatowa Rada Zatrudnienia. Chciałem się Pana zapytać, jak wygląda kwestia bezrobocia w powiecie kołbrzeskim, co tam piszczy? Nie jest ono wysokie, ale w dalszym ciągu jest niepokojące. Oczywiście powiat kołbrzeski charakteryzuje się pewną sezonowością. W okresie sezonu tych bezrobotnych jest mniej. No mamy oczywiście, jak generalnie w całej Polsce, problem z osobami, które poszukują pracy, osoby w wieku tak zwanym plus 50. Znacznie łatwiej jest znaleźć pracę też osobom z lepszym wykształceniem. Powiedzmy osoby, które ukończyły swoją edukację na etapie szkoły podstawowej, zawodowej czy średniej. Tutaj z tą pracą jest trudniej. Jest też spory problem z pracą dla osób, które nie przekroczyły 30 roku życia, nasi absolwenci, jednak w dalszym ciągu nasze szkoły średnie, szkoły wyższe niestety produkują, jak to się tak brzydko mówi, osoby bezrobotne, aczkolwiek jest w tym zakresie pewna tendencja. Wracamy do szkolnictwa zawodowego, brakuje nam na dzień dzisiejszy sporo fachowców w zakresie robót budowlanych, mechanicznych, w zakresie opieki zdrowia. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy jesteśmy w szpitalu, właściwie najmłodsza osoba z tego średniego dozoru medycznego to jest osoba, która przekroczyła już w naszym stopniu lat 40. A samo bezrobocie na terenie naszego powiatu kształtuje się na poziomie 9,7, nie przekracza 10% ten wskaźnik i jest to drugi wskaźnik w województwie zachodniopomorskim w zakresie najmniejszego bezrobocia. Co z jednej strony oczywiście może nas cieszyć, bo ono jest rzeczywiście stosunkowo niewielkie, no ale w dalszym ciągu co dziesiąta osoba poszukuje tej pracy, a z racji na to, że jednak są sygnały dotyczące pewnej recesji, no słyszymy o tym, co się dzieje w dużych zakładach pracy typu zakładach produkcyjnych Fiata na południu Polski, aczkolwiek u nas, no powiedzmy, co nas może cieszyć, nie mamy takiego przemysłu, który jest w dużym stopniu uzależniony od konsumpcji, w dużym stopniu nasz powiat otrzymuje się z turystyki, która no, będzie funkcjonowała z lecznictwa uzdrowiskowego. Oceniam, że rok 2013, jeżeli uda nam się zakończyć takim elementem, że to bezrobocie nie przekroczy 10%, to będziemy mówili, czyli będzie jednocyfrowe, będziemy mogli mówić o sytuacji w kategoriach sukcesu. Panie Starosto, kolejna sprawa, misja Afganistan, nowa wystawa czasowa w muzeum. Otwierał ją Pan. Otwierałem, ale również zwróciłem uwagę, bo chyba nie wszyscy sobie do końca zdają sprawę, czym tak naprawdę jest Afganistan. Ja mam pewną wiedzę, może nie doświadczenie, bo nie byłem w Afganistanie, choć kusi mnie, żeby tam w jakimś momencie pojechać. Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to, co oglądamy na tych wystawach, to są bardzo starannie wyselekcjonowane zdjęcia. To one naprawdę nie obrazują tego wszystkiego, co się dzieje w Afganistanie. Ja mam dosyć dobry kontakt z osobami, które w tym Afganistanie przebywały. Widziały tą prawdziwą rzeczywistość. To jest fakt mojego pobytu już ponadrocznego w Akademii Obrony Narodowej. Ale trzeba powiedzieć o takich kilku faktach, które być może nie wszyscy wiedzą. Afganistan jest to kraj, który jest ponad dwukrotnie większy od Polski. 80% tego kraju to są góry, gdzie temperatura średnia w lipcu to jest około 0 stopni. W okresie zimy to jest minus 15 stopni. 65% społeczeństwa afgańskiego to są analfabeci.
tam jest 2 miliony koczowników, czyli ludzi, którzy nie posiadają właściwie żadnego dobytku. To jest wielbłąd, osioł, jakiś inny środek transportu, jakiś namiot. Na terenie Afganistanu jest tylko 40 tysięcy dróg, z tym około 10 tysięcy to są drogi bite, twarde. Reszta to są drogi górskie. Żeby to zobrazować, w Polsce 700 tysięcy kilometrów dróg. Rzecz, która jest taka ważna i wstrząsająca, średnia długość życia mieszkańca Afganistanu to jest 45 lat. W Polsce jest to 75 lat. Natomiast dzietność afgańskiej kobiety to jest blisko 6 osób. Dzietność polskiej kobiety to jest 1,5. My mamy problem w Polsce, dlatego żeby się społeczeństwo utrzymało, dzietność kobiet musi przekroczyć 2,5. I proszę zwrócić uwagę, że przy tak dużej dzietności niewiele osób żyje długo, bo tylko do 45 lat. Służba zdrowia jest w bardzo fatalnym stanie. Tam właściwie jeden lekarz przypada na 3000 mieszkańców. W Polsce, gdzie narzekamy czasami na dostęp do lekarza, na jednego mieszkańca, na jednego lekarza przypada 500 mieszkańców. Szpitale to też taki bardzo wstrząsający wskaźnik. Proszę sobie wyobrazić, że tam jedno łóżko przypada na 7 tysięcy mieszkańców, jedno łóżko szpitalne. Żeby to zobrazować, na terenie powiatu kobrzyskiego, kobrzyski szpital powinien liczyć tak na marginesie około 10, może 12 łóżek, cały szpital, a przecież to tyle łóżek nawet liczy więcej jeden oddział. Mógłbym jeszcze wiele takich elementów wymieniać, natomiast no, jest to misja chyba jedna z najbardziej trudnych. Nie wiem, czy jest możliwość zakończenia jej sukcesem. Tam jeszcze tak na razie nikt nie wygrał w Afganistanie. Wielkie potęgi światowe się tam przecież kiedyś ścierały. No, mam nadzieję, że to się zakończy na sukcesem. Dzisiaj mamy tam około 1800 żołnierzy w Afganistanie. No i chyba trzeba powoli nasz rząd myśleć o tym, żeby się z tego miejsca wycofywać i misję o charakterze wojennym zamienić na misję o charakterze szkoleniowym i w maksymalnie dużym stopniu przekazać tam te wszystkie decyzje, te kwestie dotyczące obrony tego kraju samym mieszkańcom Afganistanu, a mieliśmy okazję mieć dwóch żołnierzy, którzy tam byli, mieliśmy okazję mieć fotoreportera, który tam przebywał, okazję zobaczyć mundury z różnych misji, posmakować kuchni afgańskiej. Myślę, że kolejna bardzo fajna wystawa czasowa. Ostatnio przecież mieliśmy mundur w filmie, która zrobiła naprawdę wielką furorę. Dzisiaj wiem, że ta wystawa jest zapraszana do wielu innych miast. Mamy kolejną wystawę, która być może również będzie takim elementem, który przyciągnie kolejne osoby chętne do zwiedzenia naszego muzeum. Zapewne wielu z Państwa było również w niedzielę przed ratuszem. Tam między innymi pan starosta biegał w czapce Świętego Mikołaja i rozdawał paczki dla dzieci. Prawie 900 paczek zostało rozdanych, panie starosta. Osobiście udało mi się kilkadziesiąt paczek z tej dużej ilości wręczyć. Bardzo fajne spotkanie, życzenia świąteczne złożone przez prezydenta, starostę, przez pana posła. Dla niektórych osób rzeczywiście być może to była jedyna okazja, żeby dostać jakiś drobny prezent, drobny suwenir. Tutaj chcemy bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy te paczki ufundowali. Śpiewaliśmy kolędy, rozdawaliśmy te paczki, były też pierniki, którymi częstowali mieszkańców Kobrzegu. Można było też zjeść pasztecik, napić się gorącego barszczu. Natomiast wcześniej też był tak zwany festiwal rybny. Tutaj miała też swoje kilka minut kobrzyska lokalna grupa rybacka, która przedstawiała swoje produkty. Można było zjeść prawdziwej zupy rybnej, tak przynajmniej twierdzą organizatorzy. Spotkanie się przebiegło w spokoju, w dobrej organizacji, a ja chciałbym skorzystać tutaj z okazji, że kończy się rok, za chwilę rozpoczynają się święta. Chciałbym życzyć wszystkim Państwu pogodnych, zdrowych, wesołych świąt. Życzę Państwu dużo szczęścia, bo szczęście jest potrzebne, a jedna z tych osób to szczęście w tym roku miała, tak jak powiedzieliśmy to na początku. Życzę Państwu, żeby Państwo przy wigilijnym stole spotkali te wszystkie rzeczy, których być może Państwu w ciągu roku zabrakło i niech wszystkie te rzeczy najlepsze z tego okresu pozostają z Państwem przez cały następny 2013 rok. Bardzo dziękuję.